18 akcji krwiodawstwa zdaje egzamin z życia. Od 18 lat, można powiedzieć, ta akcja już jest pełnoletnia. Tak, tak jak młodzież, która oddaje u nas krew, robi to pierwszy raz w życiu w wieku 18 lat, tak i my właśnie osiągnęliśmy ten wiek dojrzałości. Jest XXI wiek, a wciąż nie ma substytutu na krew. Dlatego w Polsce honorowe dawstwo krwi chcemy promować właśnie wśród młodych ludzi, żeby pokazać im, że mogą sami pomagać innym właśnie poprzez oddawanie krwi. Promujemy szeroko pojęte dawstwo i dawstwo krwi i rejestrację w Banku Dawców Szpiku Kostnego. Natomiast rzeczywiście chodzi o to, aby zdając egzamin dojrzałości w szkole, mógł również zdać egzamin dojrzałości z życia. Dlatego ta akcja jest organizowana dla szkół, dla maturzystów właśnie miesiąc przed maturą. To nie tylko pobieranie krwi, nie tylko akcja promocyjna, ale również coś ciekawego, coś tutaj się dzieje, wiele akcji towarzyszących. Strażacy przed chwilą rozbierali samochód, jest i grochówka, i wystawa starego sprzętu leśniczego, jednym słowem wiele atrakcji. Tak jest, chcemy tutaj nie tylko promować akcję dawstwa, ale chcemy pokazać, jak kiedyś odbywało się dawstwo krwi. Mamy wystawę fotograficzną z okresu powojennego, mamy szpital polowy z okresu II wojny światowej, mamy również wystawę hełmów strażackich. Zawsze wspieramy Straż Pożarna, robimy pokazy. Dzisiaj każdy mógł zostać przez kilka minut strażakiem i rozciąć samochód, który tutaj jest z nami na rynku. Jest z nami grupa pierwszej pomocy PCK z Cieszyna, która za pomocą dwóch fantomów, fantomu dorosłego człowieka i fantomu niemowlęcia, pokazuje, jak wygląda pierwsza pomoc przedmedyczna i również ćwiczy z potencjalnymi osobami, które chciałyby sprawdzić, jak to, nie daj Boże, może wyglądać w rzeczywistości. 3000 osób plus minus oddawało krew. Mamy ponad 1200 litrów zebranej krwi do tej pory. Myślę jednak, że każda ilość jest ważna, nawet ten jeden woreczek 450 ml może komuś uratować życie.